Miłowała ją przez wiele lat jako świetna samorządowczyni, bardzo ceniona w Warszawie, radna Rady Miasta Warszawy, ale także prawniczka, która znana jest między innymi Państwu z tego, że broniła sądów, ale przede wszystkim walczyła o prawa kobiet. Walczyła o to, żeby ten ważny projekt ustawy Ratujmy Kobiety, który także Państwo próbowaliście wnieść pod obrady Sejmu z wiadomym skutkiem, żeby w końcu został przyjęty. Paulina jest moją bohaterką, dlatego cieszę się, że z dzisiejszego wieczoru tutaj z nami. Paulina Piechna-Więckiewicz, prawniczka samorządowczyni. Odpowiedzialna za politykę społeczną. Wielkie brawa dla Pauliny. Dzisiejszego wieczoru jest także z nami przedstawiciel świata nauki. Profesor, który otworzył tym wszystkim niedowiarkom oczy na to, że Polska nie jest czarno-biała. Że ci wszyscy mieszkający w miastach i miasteczkach niekoniecznie nie chcieliby mieć geja za sąsiada, a nawet nie mają nic przeciwko, żeby mieć takiego sąsiada. Profesor, który jak mało kto rozumie bijące serce Polski. Jestem dumny, że mogę pracować z panem profesorem Maciejem Gdulą. Trzecia osoba, sól ziemi podlaskiej. Facet, który może nie jest profesorem, nigdy nie był radnym, może nie jest prawnikiem i przez wielu uważany, że nie należy do jakiejś elity, a według mnie należy do awangardy zawodów tego kraju. Ratownik medyczny, facet, który na co dzień ratuje wasze życie. Który pracuje tutaj w Białymstoku ponad normę, bo Państwo wiecie, że ratownicy nie mają dzisiaj łatwego życia. Ale facet, który także w wolnych godzinach nie tylko jest ojcem dwóch cudownych dzieciaków i mężem swojej żony, ale facet, który na ulicy walczy o konstytucję, o równouprawnienie kobiet i mężczyzn, o to, żeby Białystok był zdrowym, zielonym miastem. Facet, który jest tutaj dzisiaj ze mną, jeszcze jest za kulisami, ale którego koniecznie musicie poznać, bo tacy ludzie tworzą Polskę. Maciej Saniewski. Dziękuję bardzo. Saniewski, wielkie brawa. Koordynator Białystoku naszych struktur. Żaden profesor, żadna elita. Ale jakże ważny. Ja Saniewski. Paulina, ty co? My przedłużamy. Dasz czasu? Paulina Piechna-Więckiewicz. Wielkie brawa! Witam was bardzo serdecznie. Robert oczywiście musiał podnieść poprzeczkę, bo nie byłby sobą, gdyby tego nie zrobił. Witaj Białystoku! Witaj Maruszo! Wiem, że słyszałam. Jest z nami Sokoł Podlaski i wiem, że jest z nami Słup. Do Słupska. Ech, ten Słupski, że wszystkie wiosenne drogi prowadzą ze Słupska. Ale to dobrze. Właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. We wtorek wraz z naszym gospodarzem dzisiejszym, Michałem Saniewskim, na rynku Kościuszki prezentowaliśmy naszych wspaniałych koordynatorów i koordynatorki w województwie podlaskim. Są z nimi dzisiaj, są z nami dzisiaj tutaj. Też wielkie brawa dla nich. Zgłaszać się z każdą sprawą i zapewniam was, że dadzą radę. Byłam tutaj we wtorek, już musiałam wrócić, bo bardzo lubię województwo podlaskie. Stęskniłam się za Białymstokiem.
za województwem, które stanowi część zielonych płuc Polski. Wielkie brawa dla was, wielka wdzięczność za mieszkańcami i mieszkankami bardzo ciepłymi i życzliwymi. Moja mama jest z Lubelskiego. Tam też są ciepli i życzliwi ludzie. Stęskniłam się bardzo. Ludzie, którzy, jak wszyscy, jak każdy i każda z nas, kochają swoje małe ojczyzny. I którzy codziennie, jak każdy i każda z nas, muszą borykać się z tymi małymi i z tymi większymi problemami w naszych lokalnych społecznościach. Jestem dzisiaj tutaj z wami, aby porozmawiać o jednej z kluczowych polityk. Polityce rodzinnej. O tym, co wiosna, co wersja programu. Proponuję w tej dziedzinie dla was. I parę pytań w ramach rozgrzewki. Ile z was ma dzieci? Ja mam dwójkę. Ile? Widzę. Trochę z was jest. A ile z was chciałoby mieć dzieci? Jest nadzieja w narodzie? Widzę dużo nadziei? Okej. I tak na poważnie. Ile z was już w tej chwili wie? Ile z was podejrzewa, że nie będzie miejsca w żłobku dla waszego dziecka? Że ty, Marysiu, ty, Staszku, możecie nie być w stanie zrealizować swojego marzenia o dziecku i pracy jednocześnie. Białostoczanie. Ile w Białymstoku w tej chwili brakuje miejsc w publicznych żłobkach? O, no właśnie, o, 1000, blisko 1000 miejsc. Wiem, że są planowane nowe inwestycje, ale w dalszym ciągu to jest 1000 miejsc. W Siedlcach połowa dzieci nie ma szans na to, żeby znaleźć miejsce w żłobku. W Warszawie być może trudno będzie wam w to uwierzyć. Ja cały czas nie wierzę, 12 lat mam radno. Brakuje 3000, ponad 3000 miejsc. Opowiem wam teraz, przepraszam, króciutką historię. Niektórzy tutaj na sali, bo jest z nami bardzo wiele młodych osób, w ogóle nie pamiętają 2000 roku. W 2000 roku w Lizbonie, dzisiaj tam jest 16 stopni ciepła, przyjęto plan rozwoju dla Unii Europejskiej. Strategia lizbońska była przyjęta dla perspektywy lat 10, do 2010 roku. W jej założeniach zapisano, że do 2010 roku w krajach, w państwach członkowskich 33% dzieci powinno znaleźć miejsce. Że będzie miało zapewnioną opiekę. Mamy rok 2019. Kolejne pytanie. Kto będzie blisko, ten dostanie mój znaczek. Ile w tej chwili Polska zapewnia miejsc procentowo dzieciom w żłobkach? Pani była pierwsza. 15 jest bliżej do 11%. Więc ja muszę oddać swój znaczek. A to może za chwilę? Dobrze. No jeszcze z ręki Roberta Biedronki. Dużo fajnie. Sami Państwo widzicie, to jest 3 razy mniej niż zakładała strategia lizbońska. Mamy 2019 rok. Kiedy urodziły się moje dziewczynki, Ania i Karolinka, moja mama, jak wiele mam w Polsce, jak wiele babć w Polsce i coraz częściej ojców i dziadków, zdecydowała się pomóc mnie i mojemu mężowi, żebyśmy mogli realizować swoje marzenia. Ale to nie powinno tak być. To nie powinno wyglądać tak, że kiedy rodziły się moje dzieci, ja już wiedziałam, że w kolejce do żłobka nie ma sensu się nawet ustawiać. Tak wygląda sytuacja wielu rodzin w Polsce w tej chwili. Żeby ktoś mógł spełniać marzenia, muszą płacić jego bliscy. Żeby pomóc, to jest zadanie państwa. Nasz projekt, czyli wasz projekt, bo wiosna to wasz projekt,
jest po to, żeby tę sytuację zmienić. Żebyście nie musieli i nie musiały wybierać pomiędzy radością z posiadania dzieci, a marzeniem o karierze zawodowej. Państwo musi postawić na szczęście rodziny. Obecnie podejście państwa jest jednowymiarowe. Ale nie zapominajmy, prawo do edukacji i opieki nie zaczyna się w szkole. Dlatego zapewnimy wszystkim dzieciom w Polsce miejsca w żłobkach i przedszkolach. Miejsca, w których nasze dzieci otoczone będą czułą opieką, gdzie będą miały zapewnione poczucie bezpieczeństwa, gdzie będą zawierać przyjaźnie i co najważniejsze, uczyć się, jak tworzyć wspólnotę. Tę wspólnotę, której tak bardzo teraz potrzebujemy. Zobowiązujemy się tu dzisiaj, tak jak na to ważne, w Białymstoku, że we współpracy z samorządem i sektorem prywatnym stworzymy 250 tysięcy miejsc żłobka w ciągu 4 lat. Chcemy wspierać rozwój każdego dziecka, dbać o jego zdrowie. Chcemy, żeby wszystkie dzieci w Polsce mogły sobie pozwolić na ten luksus posiadania nowych rzeczy, nowych ubrań, książek, czy po prostu na wakacyjny wyjazd. Ale żeby to dotyczyło wszystkich dzieci, musimy rozszerzyć program 500+. Ojoj, tak trzeba, tak trzeba. Zniesiemy ograniczenia dotyczące matek i ojców samodzielnie wychowujących dzieci. Tak często w Polsce państwo o nich zapomina. Oni nie tylko dzisiaj potrzebują i one naszego wsparcia. W myśl zasady stopniowego upowszechniania świadczeń przyznamy pieniądze także na pierwsze dziecko. Według zasady sprawdzonej. Przekroczenie progu dochodowego nie może skutkować całkowitą utratą świadczenia. Jeżeli wszystkie dzieci, to wszystkie dzieci. Od lat nasze państwo w dziedzinie polityki rodzinnej pozostaje bierne. Wszyscy politycy prześcigają się w zapewnieniach, że stawiają na rodzinę. Znacie państwo te zdjęcia z małymi dziećmi, większymi dziećmi, rodzinami we wszystkich konfiguracjach. Ale tej praktyki jest zdecydowanie mniej. Po prostu nie ma systemowego wsparcia dla polskiej rodziny. Jest za to bardzo wiele polityk, mechanizmów, funduszy i przywilejów dla zupełnie innej instytucji. Nie mam już drugiego znaczka przy sobie, więc to pytanie nie jest konkursowe. Która instytucja to instytucja, o której mówię. Kościół katolicki, ale to już ma znaczek. Państwo w końcu powinno uporządkować swoją relację z Kościołem. W województwie podlaskim doskonale wiecie, jako różnorodna społeczność, że to nie chodzi o rozdzielanie ludzi od religii. Tu chodzi o rozdzielenie państwa od kościoła. To jest naszą ambicją, aby związek wyznaniowy nie wpływał na politykę państwa w każdym aspekcie życia jego obywatela. Konstytucja gwarantuje nam wolność sumienia i religii. Daje prawo do wyboru, swobody, praktykowania wyznania. Ale gwarantuje też wolność od wpływu Kościoła na politykę i nasze życie. A na pewno mamy wybór, czy chcemy Kościół wspierać finansowo. Kościół obecnie dostaje wsparcie w wysokości co najmniej 3,5 miliarda złotych. 3,5 miliarda.
Za tyle wybudowalibyśmy 8 specjalistycznych szpitali. Albo 300 przedszkoli. Każdego roku. Każdego roku. Skończmy z przywilejami Kościoła. Ksiądz przeciętnej parafii w Polsce płaci około 200 zł podatków miesięcznie. Kto z was płaci tyle podatku na tej sali? No, mało tych rąk. W ogóle. Zlikwidujemy fundusz kościelny i włączymy księży do powszechnego systemu emerytalnego. Nie dlatego, żeby byli równi, żeby mieli takie same prawa. Jak wszystkich obywateli. Jeżeli równość wobec prawa, to równość wobec prawa konsekwentnie. Normalnie. Na pewno znacie to powiedzenie, że w życiu pewne są śmierć i podatki. Nie może być tak, że tylko to pierwsze jest pewne dla wszystkich. Kolejnym krokiem będzie renegocjacja konkordatu. Tak? Mowa o bardzo specjalnym charakterze, ale wymaga zmian. Musimy to zrobić. Musimy zlikwidować fundusz kościelny. Nie ma żadnego budżetowego uzasadnienia, żebyśmy wraz z nim dalej trwali. Wykreślimy tę pozycję z budżetu. I wiem, że wiele i wielu z was na tej sali czeka na postulat, o którym teraz powiem. Wycofamy religię ze szkół. Was posłucha. Bo gdy mówimy, że nie będziemy klękali przed biskupami, to tak właśnie będzie. Bo w przeciwieństwie do innych polityków, my nigdy przed nimi nie klękaliśmy. A tu trzeba wiarygodności, żeby być konsekwentnym i wprowadzać zmiany. Ale to nie są jedyne problemy, z którymi dzisiaj mierzy się Polska i z którymi mierzycie się wy. Jak to jest możliwe, że żeby pojechać pociągiem z Białegostoku do Lublina, musicie się przesiąść w Warszawę? Jak to jest możliwe? To jest absurd. Jak to jest możliwe, że Łomża, witam ponownie, nie ma połączenia kolejowego z Warszawą? A to są sytuacje wyjątkowe, ale tak naprawdę nie wyjątkowe w skali całego kraju. Chcemy rozszerzyć sieć połączeń kolejowych. Chcemy, żeby do każdej gminy docierał autobus. Chcemy, żeby było wreszcie możliwe poruszanie się po Polsce bez problemu. Żebyście mogli z każdego miejsca dojechać do pracy, do przychodni, do ginekologa. To jest ważne, prawda, drogie panie? Często nie mamy jak realizować swoich praw jako kobiety, bo nawet nie mamy jak zrobić to ginekologa. Żeby wyrównywać szanse między regionami, potrzebna jest deglomeracja. Tak trzeba przenosić urzędy. I mówię to jako warszawianka, tak? Nie wszystkie urzędy muszą być w Warszawie. Dlaczego chciałabym być w Białymstoku? Robert Biedron postuluje prokuraturę krajową w Białymstoku. Ja bym powiedziała, na pewno nie wiecie, o co chodzi. Ja bym powiedziała, że mogłaby to być również główna siedziba Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na przykład, czy siedziba Rzecznika Praw Przyrody pod tę instytucję. Kończę wystąpienie, wreszcie.
ale dopiero zaczynam wspólnie z wami wielką przygodę. Walkę o Polskę z naszych marzeń i snów. Polskę otwartą, tolerancyjną, która nikogo nie zostawia z tyłu. Wiem, że z Robertem Biedroniem taka Polska jest możliwa, że ma szansę się ziścić. Bądźcie z nami, proszę w imieniu swoim, proszę w imieniu wiosny i przyszłych pokoleń. Wiosna właśnie przyszła i nic jej nie powstrzyma. Paulina Piechowicz-Kiewicz, Paulina Piechowicz, wielkie brawa. Pokażcie, że dało radę. Brawo, Paulina. Dobrze, oprócz tego, że mi zabrałeś moje notatki. Dziękuję ci bardzo. To ja pani... Tak, to wszystko było specjalnie, żebyście się trochę rozruszali. Drodzy Państwo, zanim zapowiem kolejną osobę, która przedstawi kolejne punkty naszego programu, to chciałem Państwa zapytać, kto z Państwa był na Torwarze w niedzielę? O, nie słyszę, kto był? Krzyczcie! Wybierzcie, okej. Dobrze, ile wam zapłacili? Podobno była garstka osób tylko. Słuchajcie, żadna partia polityczna nie jest w stanie zebrać tyle osób w Białymstoku na takie spotkanie, szczególnie w niedzielny wieczór. Nawet Jarosław Kaczyński. On coraz mniej zresztą. Dobra. A kto oglądał transmisję na Torwarze? Ręka do góry. Wow. No to chciałem wam pokazać fragmenty, ale już oglądaliście to nie. Chcecie zobaczyć fragmenty? Nie słyszę. Nie słyszę! No to zobaczcie! Podlasia. To jest miasto bardzo piękne. To jest miasto ważne dlatego, że to jest jedno z najważniejszych wielokulturowych miast w Polsce.
macie. Że to jest miasto niezwykle ważne ze względu na naukę i reformy nauki. Tak jest. Proszę Państwa, w 2013 roku to z Białego Stoku poszedł impuls, żeby dyskutować o nauce. To z Białego Stoku wyszedł impuls, bo tutaj zapowiedziano likwidację filozofii. I naukowcy zaczęli ze sobą rozmawiać, czy w ogóle te reformy, które wdraża najpierw Barbara Kudrycka, a później Jarosław Gowin, to są reformy, które idą w dobrym kierunku. Od Białego Stoku się zaczęło. Dziękuję Białystoku. Z tych dyskusji wziął się protest. Z tych dyskusji wziął się sprzeciw wobec reform nauki. I tak naprawdę skończył się wielkim protestem przeciwko reformom Gowina. Takich protestów na uczelniach polskich nie było od 30 lat. W 80-tych latach ostatni raz protestowaliśmy w ten sposób. To było coś ważnego, coś co przypominało trochę czarne protesty. Ktoś z Państwa był na czarnym proteście w Białymstoku? Tak, tak. Brawo. Czarne protesty nam się bardzo udały i były skuteczne. Zahamowaliśmy bardzo negatywne zmiany w Polsce. Niestety, protestując przeciwko reformom Gowina, to się nie udało. Przegraliśmy. Ale to nie powiedzieliśmy ostatniego słowa, bo jest wiosna i jest nadzieja na to, że jesteśmy te reformy w stanie odwrócić i naprawić. Zapytać, co takiego złego jest w reformach, które są reklamowane jako świetne reformy, które wprowadzą jakiś polski uniwersytet, przynajmniej jeden polski uniwersytet, wyżej w rankingu szanghajskim, czyli takim międzynarodowym rankingu uniwersytetów. Otóż te reformy są bardzo, bardzo niebezpieczne, bo zmieniły radykalnie atmosferę na uczelniach, zmieniły warunki pracy i tak naprawdę, żeby jeden uniwersytet wprowadzić wysoko w rankingu, cała reszta musi wciągnąć się w morderczy wyścig, w bezwzględną konkurencję, w to, żeby... I jakie są skutki tej zmieniającej się atmosfery? Otóż, proszę Państwa, nigdy polskie uczelnie nie były tak podzielone, nigdy kadra naukowa nie była tak podzielona. Na Uniwersytecie Warszawskim, na którym pracuję, kiedy zaczęły się teraz prace nad nowym statutem, ludzie kłócą się między sobą i na przykład matematycy mówią, żeby być może zlikwidować, wyrzucić w ogóle wydziały, które mają gorsze wyniki niż matematyka, bo one obniżą ranking Uniwersytetu Warszawskiego. Dzisiaj byliśmy z Robertem Biedroniem na spotkaniu z naukowcami z Białego Stoku i co oni nam powiedzieli? Rektor na spotkaniu z przedstawicielami jednego z instytutów powiedział, jeśli nie będziecie publikować więcej, bo na tym się zasadza ta reforma. Jeśli nie będziecie się ścigać i publikować w międzynarodowych czasopismach, to będę was musiał rozwiązać. To są fatalne warunki pracy. To jest totalnie nie do zaakceptowania. Proszę Państwa, ta reforma jest nie do zaakceptowania dlatego, że uderza w małe uniwersytety. W zasadzie jest legalizacją sytuacji, w której mówi się, niech rozbija się Warszawa i Kraków. Inni niech będą na tym samym poziomie, czyli będą stali w miejscu, bądź będą się cofać. I na to nie może być naszej zgody. Nie może być na to naszej zgody w Białymstoku. Proszę Państwa, gdyby nie mały, lokalny uniwersytet, który bardzo dobrze działał, być może w ogóle nie byłoby nas tutaj, bo Robert Biedroń to jest absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Więc jeżeli ktoś miał wątpliwości, czy małe uniwersytety są nam potrzebne, to chyba już teraz nie ma wątpliwości. Proszę Państwa, ta reforma jest fatalna, jeżeli chodzi o studentów i o proces dydaktyczny. Tak naprawdę studenci są zepchnięci na margines teraz pracy na uczelniach, bo najważniejsze są publikacje. Wierzcie mi Państwo, że dzisiaj szefowie zakładów mówią swoim pracownikom, słuchajcie, nie przesadzajcie z uczeniem,
uczcie na pół gwizdka. To nie jest wasza najważniejsza, to nie jest wasze najważniejsze zadanie. Przede wszystkim musicie publikować. Publikujcie, publikujcie, publikujcie. To jest jedyne zadanie, jakie dzisiaj stawia reforma Gowina przed naukowcami. Czy my chcemy takich uniwersytetów, które nie przygotowują studentów? Nie! Nie, chcemy uniwersytetów, które uczą. Przygotowują studentów do... Tak. Które uczą krytycznego myślenia, które realizują aspiracje, które pozwalają studentom nie tylko się uczyć, ale także angażować w życie społeczne, zmieniać świat wokół siebie. Tego chcemy. Chcemy też naukowców, którzy inspirują swoich studentów. To jest bardzo ważne. A to reforma Gowina i reforma Kudryckiej niszczą. I musimy to radykalnie zmienić. Proszę Państwa, na szczęście jest wiosna i na szczęście jest alternatywa i fundamentem tej alternatywy jest wprowadzenie zasady współpracy jako czegoś, co powinno organizować pracę uczelni, ale też czegoś, co powinno organizować w ogóle nasze życie, życie w Polsce. Proszę Państwa, współpracy chcielibyśmy uczyć dzieci w szkole. To nie jest tak, że dzieci powinny tylko zdobywać dobre stopnie. Nie. Pierwszą rzeczą, której się powinny nauczyć, to współdziałanie. Tak samo chcielibyśmy współpracy między samorządowcami, obywatelami, organizacjami społecznymi, lokalnie. Dlaczego uniwersytety mają być poza tym systemem, poza współpracą? Proszę Państwa, współpraca to jest coś ważnego, bo współpraca to jest spotkanie z innymi. Współpraca jest ważna, bo współpraca to jest realizacja potencjałów. To potencjał wszystkich, a nie tylko tych najlepszych. Współpraca to jest wreszcie coś, co napędza zaangażowanie, napędza pasję do badań, do poznawania świata, do spotykania innych ludzi. I takich uczelni chcę, takiej Polski chcę dla nas. Proszę Państwa, na czym dalej opiera się program Wiosny? Trudno jest oddzielić tę fatalną atmosferę, atmosferę wrogości, brutalności, która dzisiaj panuje na uczelniach, od finansowania. Kolejni ministrowie mówią, że chcą, żeby polskie uczelnie były wysoko w rankingach, ale jednocześnie nie dają znacząco większych kwot na badania i rozwój. I my to chcemy zmienić i postulujemy 2% PKB na badania i rozwój. To jest bardzo ważne. Kolejną rzeczą, na której nam niezwykle zależy, to jest zacieśnianie współpracy między ośrodkami w Polsce. Współpraca międzynarodowa jest bardzo ważna, ale też ważne jest to, żeby nie tylko studenci, ale też pracownicy krążyli po uczelniach w kraju, żeby się poznawali, współpracowali. Ja nie miałbym nic przeciwko temu, żeby zamieszkać w Białymstoku i poprowadzić tutaj przez rok zajęcia. Bardzo bym chciał. Państwa, kolejna sprawa to jest przywrócenie samorządności na uczelni. Teraz reforma Gowina otworzyła drzwi do bardzo, bardzo negatywnych procesów. Możliwe jest, że będą na przykład na poszczególnych uniwersytetach, na Uniwersytecie Warszawskim, to jest prawie pewne, będą likwidowane wydziały i władza rektorów niesamowicie wzrośnie. Władza rektorów będzie porównywalna, może być porównywalna do władzy prezesa. Ja smucę się, że dożyłem. Państwa, musimy to zmienić, musimy powrócić do obligatoryjnej struktury wydziałów na uczelniach. To jest sól samorządności. Nie zawsze są to ciekawe posiedzenia, ale zawsze są to posiedzenia ważne, na których ludzie rozmawiają, decydują o tym, jak będą zorganizowane uczelnie, jak będzie zorganizowana ich praca. Nie można od tego odchodzić. I wreszcie, proszę Państwa, ostatnia istotna, niezwykle kwestia. Nie możemy wszystkich nauk traktować tak samo. Matematyka różni się od socjologii. Prawo różni się od biologii.
obecnie jest tak, jakby minister mówił, skoczkowie narciarscy osiągają świetne wyniki, a więc wszystkim sportowcom wyślemy trenerów skoczków, to wtedy będą mieli wspaniałe wyniki sportowe. Proszę Państwa, nie da się tak robić. Nie da się tak robić ani sportu, ani nauki. Dlatego musimy sensownie, bardzo sprytnie zaplanować reformy, które będą trochę inne dla biologii, a trochę inne dla socjologii. I dzisiaj o tym rozmawialiśmy w Białymstoku i dostaliśmy naprawdę świetne komentarze, świetną wiedzę i na pewno z niej skorzystamy. Proszę Państwa, jeżeli zaczniemy reformować nauki tak, jak proponuje to Wiosna, to mamy szansę odwrócić fatalne tendencje. Mamy szansę sprawić, że uniwersytety znowu staną się miejscami współpracy, a nie bezwzględnej konkurencji, że będą miejscem realizowania aspiracji, że będą miejscem, do których ludzie przychodzą chętnie, żeby zbudować swoją przyszłość, dowiedzieć się czegoś o świecie. Wtedy będą to uniwersytety, które sprawią, że Polska będzie jednocześnie nowoczesna, przyjazna i otwarta. I tego bardzo oczekuję od Wiosny, na to mam nadzieję. Ta nadzieja się coraz bardziej materializuje. Dzięki temu jestem szczęśliwy i z optymizmem patrzę w przyszłość, czego i Państwu bardzo życzę. Dziękuję. Który nie dzieli Polski na A i Polskę B. Drodzy Państwo, jesteśmy w mieście nadziei. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w języku Esperanto to nadzieja. A Białystok to miasto Esperanto, nie? Przyznaję, że dla mnie to też jest wyjątkowa chwila, ponieważ z Białymstokiem łączy mnie wiele. Oprócz znajomości z prezydentem Truskolaskim, którego cenię za wiele rzeczy, to łączy mnie tutaj przyjaźń z wieloma mieszkankami tego miasta. Za chwilę będzie Michał występował, mój przyjaciel. Ale zanim to się stanie, to chciałem Państwu powiedzieć, że odkryć coś, czego jeszcze nie powiedziałem publicznie, ale wydaje mi się, że Białystok zasługuje na to, żeby zdradzić sekret. Jesteście wyjątkowym miastem i Podlasie jest wyjątkowym regionem. Czy Państwo chcecie usłyszeć sekret? Lubicie sekrety, nie? Chcecie czy nie? Bo nie słyszę. Lubicie sekrety? Nie słyszę. To powiem Państwu. Ponieważ jest tutaj Pan Profesor Gdula, to jest to najlepsza okazja. Czy Państwu się podoba nazwa Wiosna? Tak. Nie słyszę. Tak. Komu się nie podoba? Wszystkim się podoba, to dobrze. Macie szczęście, ponieważ nazwę Wiosna pewnego dnia, kilkanaście tygodni temu, wymyślił ten facet, profesor Maciej Gdula. Wielkie brawo do niego. To jest autorem tej nazwy. I w końcu trzeba było to powiedzieć publicznie. Jeszcze ktoś to musi zaakceptować. Dobry miał. Brawa na Polsona. Mądry facet. Wymyślił nam Wiosnę. Tak jest w języku Esperanto Wiosna. W języku Esperanto. Kto wie, ręka do góry? Chodź, powiesz. On wie. To jest sprint tempo, ale jedną rzecz jeszcze powiem. Sprint tempo, dawaj. Że Esperanto to nie jest nadzieja. A co to jest? Esperanto oznacza, stąd nazwa, doktor Esperanto tak podpisał swoją pierwszą książkę, ludzi widzących w domu. Mający nadzieję. Mający nadzieję. No coś o nas, nie? Mamy nadzieję. Wielkie brawa. Kiedy pan Esperanto? Brawo. Ktoś mówi tutaj Esperanto. Dobra, szanowni Państwo. A propos nadziei, my przywieźliśmy dzisiaj tutaj z Państwem sporo nadziei, którą zamierzamy realizować, bo jesteśmy bardzo silni. A chciałbym, żebyście Państwo też zobaczyli
ludzi, których poznałem podczas burz mózgu. Częściowo to także są mieszkańcy i mieszkanki Podlasia, którzy dzielili się swoją nadzieją i swoimi marzeniami. Zobaczcie. Chcemy polityki, w której człowiek jest najważniejszy. Chcemy polityki, która oparta jest na współpracy. Chcemy państwa, któremu można zaufać. Chciałabym, żeby każdy chciał tu żyć i czuł się dobrze. Nasze dzieci potrzebują przyjaznych miejsc, gdzie mogą się uczyć, gdzie mogą zdobywać prawdziwą naukową wiedzę, gdzie mogą tworzyć wspólnoty, uczyć się współpracy. Gdyby osoby na wózku mogły sobie słabo wyjeżdżać, gdyby ktoś mógł się podzielić tym, co ma. Przede wszystkim potrzeba jest tolerancja, żeby każdy miał prawo do swojej religii, ale żeby religia nie miała prawa do rządzenia w Polsce. Każdy mógł być równy, żeby mógł spokojnie wyjść na ulicę, żeby żyło mu się dobrze, żeby zarabiał godnie. Żeby ludzie mieli gdzie mieszkać. Marzę o takiej Polsce, gdzie obywatele będą się czuli bezpiecznie, gdzie właśnie nie będą się obawiali o to, czego dowiedzą się jutro. Żeby ta młodzież przyszła wiedziała, co ich czeka i jak mają, jaką ścieżką mają iść, żeby dojść do tego swojego celu. Być bardzo duże dla siebie i dla innych. Jeżeli poznam kogoś nowego i się dowiem, że głosuję na inną partię polityczną niż ja, z którą się nie zgadzam, będziemy mogli o tym przyjaźnie porozmawiać. Społeczeństwo powinno się jednoczyć, wzmacniać. Powinniśmy szukać to, co nas łączy, a nie to, co nas dzieli. Ja chcę tutaj rolować moje życie. Ja chcę tutaj rodzić dzieci, tutaj mieć męża i dom. Właśnie tutaj chcę. W takiej Polsce chciałbym żyć, która jest bardziej szczęśliwa, która nikogo nie wyklucza. I wiem, że to jest możliwe. Tylko coś się w końcu musi zmienić w tym wszystkim. To jest ten marzeń. A o Podlasiu i Białymstoku naszych marzeń opowie oczywiście sól ziemi naszej, Miłosław Niecki, nasz ratownik. Mimo tego, że w swoim zawodzie dosyć często spotykam się z wieloma ludźmi codziennie, praktycznie z około setką, to muszę wam powiedzieć wszystkim, że teraz się troszeczkę stresuję. Słuchajcie, wiosna wyjątkowo wcześnie przyszła tutaj do nas do Białegostoku i z czego się bardzo cieszę. Jest nas tu na dzisiaj naprawdę dużo. Jest prawie 500 osób, tak? Jest Basia, jest Kasia, jest Michał, których znam bardzo dobrze, z którymi bardzo dobrze mi się żyje w tym mieście i mam nadzieję, że wam również się w tym mieście żyje bardzo dobrze. Chciałbym wam serdecznie podziękować za to, że tu przyszliście. Brawo wy! Słuchajcie, wiosna to jest nowa jakość w polskiej polityce. Wiosna mówi zdecydowanie nie toksycznej wojnie polsko-polskiej, która jest toczona przez dwie stare partie. Mówimy nie szkodliwej naszej demokracji, zabetonowanej scenie politycznej. Wiele osób zadaje mi, nam wszystkim tutaj obecnym pytania, dlaczego, czy nasz program jest radykalny? Od razu wam mówię, nie, to nie jest program radykalny. To europejskie standardy. Bo czy szacunek do drugiej osoby, równość płci, sprawnie działające państwo, dobrze działająca służba zdrowia, związki partnerskie oraz rozdział państwa od kościoła to radykalizm? Nie! Nasz program to tak naprawdę potrzebna normalność. Brawo.
Jak już powiedział tutaj Robert, jestem ratownikiem medycznym. Dużo by można było opowiadać o tym zawodzie. Jest to bardzo ciężki zawód, przez wiele osób niedoceniany. Wiele z moich koleżanek i kolegów w całej Polsce pracuje ponad swoje możliwości i siły. Po ponad 300 godzin w miesiącu. To jest czasem 24-godzinny dyżur, a czasem nawet i dłuższy. Proszę sobie wyobrazić, że wiele z nas pracuje w kilku miejscach po to tylko i wyłącznie, abyśmy mogli godnie żyć, godnie zarobić i jeszcze coś odłożyć. To nie są tylko ratownicy, ale to są również pielęgniarki, fizjoterapeuci, farmaceutki i farmaceuci, elektroradiolodzy, diagności medyczni oraz wiele innych zawodów medycznych, o których tutaj teraz nie wspomniałem, przepraszam. Ale po to właśnie były te wszystkie nasze protesty, które Państwo oglądaliście w telewizji. Tutaj w Białymstoku również odbył się protest wszystkich ratowników z naszego województwa. To po prostu była prośba o odzyskanie naszej godności. Właśnie Wiosna powstała po to, by przywrócić godność tym wszystkim ludziom, którzy bezinteresownie, narażając nieraz czasem swoje życie i zdrowie, pomagają Państwu, nam. I my to zrobimy. Podniesiemy zarobki tym wszystkim, którzy na to zasługują, ponieważ dbają o nasze życie i zdrowie. Poprawimy też warunki ich pracy. Tak, aby każdy Polak, każda Polka, każdy z nas czuł się bezpiecznie. Tak jak już wspomniał Robert, jestem stąd. Jestem z Białegostoku. Z Białymstokiem związałem swoje życie, tu poznałem swoją żonę. Tutaj urodziły się i wychowują moje dwie cudowne córki. Niestety chciały ogromnie być tutaj z nami dzisiaj, ale niestety są chore, więc przepraszają, ale z tej strony mogę chciałbym powiedzieć, że po prostu bardzo was kocham. Białystok jest różnorodny, ciekawy, wart poznania, ale Białystok też ma swoje problemy. Wiosna jest alternatywą dla dwóch starych partii, które są skupione tylko i wyłącznie wokół swojego interesu. Wiosna jest alternatywą dla nas, a nie jesteśmy partią taką, którą wy chcecie i którą my wam możemy dać. Jeżeli wierzycie, że Polska może być krajem wolnym, równym i solidarnym, wasze miejsce jest w naszych szeregach. Zwracam się do wszystkich, którzy wyznają te wartości, o których właśnie przed chwilą wspominałem. Są z nami, tak jak już tu wspomniała Paulina, są nasi koordynatorzy powiatowi, moi serdeczni przyjaciele, których witam tutaj również. Pamiętajcie, poprzez naszą stronę oraz osobiście możecie się do nas dołączyć i razem z nami współpracować. Ponieważ pamiętajcie, Wiosna łączy, Wiosna nie wyklucza. Wiosna zaprasza was wszystkich do wspólnego spełniania waszych marzeń. Wiosna! Wielki ratownik, ale nie wiosowiec. Jan Kaniewski, wielkie brawa. Kochani, miał zabrał mi trochę chleb, ponieważ w tym momencie to ja powinienem wezwać was do boju, zachęcić do działania. Ale ja widzę, że was już nie trzeba zachęcać. Jesteście zachęceni? Nie słyszę. Kochani i kochane, to wyjątkowy moment, ponieważ możemy to schrzanić, albo możemy dodać energii temu krajowi.
Wyjątkowy moment. Dlatego chcę powiedzieć to wyjątkowo. To naprawdę to, co my robimy, może zmienić oblicze tej ziemi. Ja nie żartuję. Naprawdę, jeżeli uwierzymy w nasze marzenia, jeżeli poczujemy, że to jest ten moment na zmianę, to zmienimy tę rzeczywistość. Ale jeżeli damy sobie podciąć skrzydła, jeżeli damy sobie wmówić, że nie da się, jeżeli damy sobie wmówić, że niejaki pan Dąb znów zadziała, jeżeli damy sobie wmówić, że lepiej wrócić do tego, jak było, to przegramy na kolejne lata i pozostanie nam biadolenie. I mam nadzieję, że tego nie strzenimy. Obiecujecie? To, co robimy w Polsce, to trzeba nazwać jasno i wyraźnie. My robimy polityczną rewolucję. To, co robimy, jest odważne. To, co robimy, idzie pod prąd. To, co robimy, dodaje skrzydeł. To, co robimy, jest nie do zatrzymania. Ale w końcu robimy wiosenne porządki. I to dopiero jest przedniośnie. Niech ci, którzy są jeszcze naiwni, wierzą, że zmiana nie nadejdzie, niech się już dzisiaj boją. Bo jesteśmy nie do zatrzymania, kochani. I my to czujemy. Nie próbują nam wmawiać, że nasze postulaty są rewolucyjne. Nie. One wcale nie są rewolucyjne. Prawa kobiet wcale nie są rewolucyjne. Są normalne, po prostu ludzkie. I należą się każdemu. Szczególnie w 2019 roku. Prawo do zdrowego powietrza należy się każdemu. W 2019 roku niewpuszczanie cyrku ze zwierzętami po prostu jest standardem w 2019 roku. Transparentność państwa jest standardem w 2019 roku. To są rzeczy, które dla nas są naturalne. To oni są nienaturalni, bo oni żyją jeszcze w średniowieczu. Ale nadejdzie wiosna ludów. Dlatego proszę was, posłuchajcie ojca Rydzyka, kiedy mówi do was: siać i jeszcze raz siać. On ma rację. Naszym zadaniem na najbliższe tygodnie i miesiące jest siać i jeszcze raz siać. I aleluja i do przodu! Każdą parafię i mieć dobrą nowinę i zmieniać nowinę tego kraju, zmienić nowinę tej ziemi, nie tylko białostockiej, nie tylko podlaskiej, ale polskiej ziemi. Zrobimy to i proszę was, nie zostawiajcie nas samych, bo zmiana jest w nas. To my jesteśmy zmianą, to my jesteśmy nową generacją i regeneracją. To dopiero jest przedwiośnie, a wiosna nadchodzi i nadejdzie 26 maja. I w najbliższych wyborach. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję wam za to spotkanie. I proszę jeszcze. Niech żyje Białystok. Niech żyje Podlasie. Niech żyje Polska. Thank you.
Dzięki. Dziś już nikt w Białymstoku nie ma wątpliwości, że nadeszła wiosna, a to za sprawą Roberta Biedronia. To jest ten moment, w którym może się zrobić sobie selfie, zdjęcie, otagować je na mediach społecznościowych. To jest ten moment, gdzie możecie też zdobyć podpis, autograf od Roberta Biedronia. Możecie nas wesprzeć, wchodząc na stronę Wiosna Biedronia. Macie tam zakładki dotyczące wolontariatu, bądź możliwość pozostawienia cegiełki. Pamiętajcie, że za nami nie stoją żadne spółki Skarbu Państwa, z których mamy pieniądze na zorganizowanie takich eventów jak ten. Więc liczymy na wasze wsparcie. Niech w końcu coś się zmieni. Możecie też Państwo zakupić książki. Są dzisiaj oferowane w sprzedaży 3 książki. Nowy rozdział, Pod prąd, Włącz demokrację. Inicjatywę Roberta Biedronia możecie znaleźć na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze. Piszcie, publikujcie, wrzucajcie zdjęcia. Hashtag nowy rozdział Wiosna Biedronia. Jeszcze przez kilka chwil Robert Biedroń będzie rozdawał autografy, robił zdjęcia. To jest właśnie ten moment, w którym możecie to zrobić.